Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś mam ogromną przyjemność znaleźć się w jednym miejscu z hodowcami z Polski i Słowacji. Co najważniejsze, czołowymi hodowcami. Może właśnie po kolei przedstawimy się od mojej lewej. Mam lepszy Radek, oddział Radomsko. Tak, witamy. Józef Kochąż, Czabokryki, Słowacko. Waldek Piszczała, Radomsko. Jakub Poniściak, Słowensko. Tak jest. Można powiedzieć, spotkanie polsko-słowackie, tak samo jak współpraca polsko-słowacka. I warto tutaj od razu rozpocząć sobie od tego, jak się poznaliście, bo czas na to, żeby powiedzieć, co z tej współpracy wynikło, będzie za chwilę. Natomiast pierwsze, jak to się wydarzyło, że teraz możemy się tutaj spotkać i ja mogę z wami sobie w wspólnym gronie porozmawiać. Tak, ja może powiem. Spotkaliśmy się pierwszy raz na olimpiadzie w Nitrze. I nawet do głowy by mi nie przyszło, że od tego spotkania pójdzie dalej taka historia, bo mnie czy Radka wszyscy znają. Jeżeli chodzi o Jakuba czy Józefa, no z Polski nikt może nie kojarzyć, chociaż to, co zrobił Jakub w ostatnich latach, to po prostu zdemolował Słowację, bo mieć 6 olimpijczyków teraz w Rumunii, miał wcześniej jeszcze też tam olimpijczyka, no tam nie mówił szczegółów, bo sam powie to później na filmie. Teraz ma znowu kandydata na Spartakiadę, tak? A tą historię, którą powiem, to może wszyscy powiedzą, że to jest coś zmyślona, to jest z życia wzięte i ja wam powiem, jak to wyglądało. Byliśmy na olimpiadzie w Nitrze, oczywiście nasi hodowcy, był Radek, byłem ja, było tam jeszcze kilku innych z naszego tu okręgu, no z całej Polski, wiadomo jak to Polska, nabraliśmy trochę tych medali. Ten hymn był śpiewany na tej gali mistrzów dość często, a oni siedzieli z nami przy stole. Tak się jakoś złożyło te miejsca, bilety żeśmy tam kupili, wiadomo. Siedzieli razem z nami przy stole i co najciekawsze to było to, że gdy grali polski hymn, to żaden Niemiec czy coś tam nie wstał, nie? A oni zawsze wstali z nami, śpiewali nasz hymn i tak się zaczęła przyjaźń, prawda? To można powiedzieć, że przypadek. Przypadek czysty. Że znaleźliście się w tym samym miejscu. Tak, i żeśmy po prostu porozmawiali tam no, na tyle, co było można, no wiadomo, to była impreza, noc. Przyjechali do nas, teraz jest najważniejsze chyba, przyjechali do nas rok później, tam mniej więcej mówię. Był Jakub z ojcem jeszcze wtedy. Może jeszcze powiemy, wystawa w Nitrze była w roku 2013. 2013, tak. No i później wiadomo, żeśmy się zapoznali, przyjechał Jakub wtedy z ojcem, no ojca ja kojarzę. Jakub? Spolo, ja jestem. Tak, i ty Józef. Z wami jest po to. Tak. A, to może to było szybciej, no ja mówię tak mniej więcej. Dwa miesiące po wystawie. Tak, no tak, możliwe tak. To było. Znaczy dwa nie mogło być, bo to luty był, Józef. Luty wystawa, także, a gołębie były brane jesienne. Ale my przyjechali do ciebie dwa miesiące po olimpiadzie. No. I gołębia przyjechali aż później, po gołębie. A, no to się zgadza, przepraszam. No to jest jednak prawie 10 lat. Dokładnie. Fakt faktem, że wyszło tak, że pamiętam Jakuba ojca doskonale, bo jedno charakteryzowało go wśród hodowców, no akurat ja tego nie znam, taka typowa lupa wokół i rozpoznanie gołębi. Ale jak się okazuje, no to wybrał fenomenalne gołębie, byli u mnie, u Radka, ale o czym chcę powiedzieć, nie o tym, co wybrał, bo to wiadomo, to jest, później Jakub powie, jakie tam ma gołębie, od kogo i tak dalej. Poznaliśmy się wtedy, przyjechali do nas, ja byłem mistrzem Polski, upłynęło trochę lat i okazuje się, że jakiś czas upłynął i teraz na Słowacji Jakub panuje bezwzględnie od 2-3 lat. Dowiedziałem się o jego wynikach, chociaż pisałeś tam SMS-a wcześniej, że faktycznie super te gołębie tam się spisują, nasze z Polski ogólnie u was. Ale ogólnie wyszło tak, że dopiero jak w zeszłym roku ten film żeśmy nagrali, a ja nie jestem medialny, więc 10 lat żadnych filmów nie było ze mną, no to po tym filmie do ciebie napisał Jakub, że ma ode mnie też te gołębie, które mu dały olimpijczyki, a co najciekawsze, no to naprawdę trzeba mieć chyba dużo szczęścia w naszym sporcie. Ja mówiłem o tym 13 tysięcy moim na tym filmie u ciebie rok temu, okazuje się, że on ma pełnego brata. I tak się to zaczęło.
Zaczęliśmy znowu dzwonić i okazuje się, jakie wyniki porobił i tak dalej. Druga sprawa, w Nitrze też, no Nitra to też była dla nas taka fajna, szczęśliwa tutaj dla nas Radomska, bo i Radek mało lepszy i ja daliśmy te młode na Mistrzostwo Świata wtedy w Nitrze, wygraliśmy to drużynowo. Można powiedzieć, że generalnie wy wtedy we dwóch to byliście wizytówką sportu gołębiarskiego w Polsce. No myślę, że nie przesadziłem. Trzy pierwsze tak gołębie były liczone do Mistrzostwa Świata i wszystkie te trzy gołębie były nasze z Radomska, nie z Polski. Chociaż chłopaki dali pewnie dobre gołębie, ale to też trochę szczęścia. No daliśmy wtedy 20... Polska jako reprezentacja. 26 gołębi tak, no, z Polski, tak, tak. Cztery tak. Nasze, dwa moje, dwa Radka. I okazało się, że trzy nasze siadły w tej jednej grupie. Także i mój mógł być pierwszy, i Radka tak. Jeden pierwszy, drugi mógł być, bo no. Też jego dwa siadły. Drużynowo zdobyliśmy Mistrza Świata wtedy. Mistrza Świata żeśmy zdobyli. No i wtedy mówię, tak to wszystko popłynęło szybko, że ja teraz byłem w szoku, jak w zeszłym roku właśnie z Jakubem porozmawialiśmy, że jednak te gołębie od nas później nadal u nich się pokazują. Nadal to mało powiedziane, bo jak powiem szczerze, to no, my tu wiemy o tym, może ktoś z Polski nie uwierzyć. Zakup od Radka gołębia z Hurikana Linia, tak? Tak, tak. Z 29-29. Tak, z takiego podstawowego gołębia z Hurikana, no kupili jednego gołębia, wyszły dwie siostry. Dwie siostry olimpijskie, teraz w Rumunii, na olimpiadzie. Obydwie siostry z gniazda, numer po numerze. No, nie? To naprawdę. To jest taki ewenement troszeczkę, a, nie? No, na skalę światową, nie? Ktoś marzy o olimpijczyku, a tu mieć a dwa jednego kupionego od nas. Ode mnie wzięli dwa gołębie, no fakt faktem, że ten 13 tysięcy brat to był ewenement, bo nawet wtedy ja nie wiedziałem, co to są za gołębie. Sparowałem Messiego 07, swojego starego olimpijczyka, na swoją babkę. No był jakiś młody, akurat trafiło, że ojciec to wybrał przez lupę może. I tak powiem szczerze, no to gołąb, który dał najlepszą w kategorii D na Słowacji. Samica 19 rok jako roczna i dwuletnia w D, pierwsza na Słowacji. Mogła iść na olimpiadę też i w A, tak jak może powiedz, i w B. W trzech kategoriach wszędzie poszła na olimpiadę, nie, ta samica. Także to taki, a drugi gołąb, który zakupiony był też ode mnie, no to jest wnuczka Messiego znowu, bo i mi z Polonii, bo po synie tego mojego 07 i mi z Polonii, po synie zakup Jakub Sabiczka, która ciężko mu tam, no dobre gołębie były, ale nie aż takie, aż jeden samiec doszedł i od razu dwa olimpijczyki teraz na Rumunię. Tak trafiła na tego samca, ty trafiłeś pewnie, czy ojciec. Że ta samica daje dwa gołębie, tak samo olimpijskie, gdzie w rocznych, u ciebie w rocznych? U mnie w Sport H. W Sport H, a u kolegi dał mutka, piszka koledze, gdzie indziej i tamten w G. No, no także to nie w jednym miejscu, to, bo ktoś powie, no może oszukuję, może coś. Ale to jednak tak to wyszło. Ja jak teraz dzisiaj patrzymy, jak Jakub przyjechał z Józefem do mnie i oglądamy to z Radkiem, klatkę jedną to są same olimpijczyki, no to... Cała klatka olimpijczyków. No to mówię, Boże, to jest jakaś bajka. Ale o czym chcę powiedzieć? Najważniejsze jest to, poznaliśmy się tam na tej Nitrze, my mieliśmy super wyniki, ja miałem olimpijczyki w Nitrze. Później u mnie posucha cienko, dowiaduje się o Jakubie, który zdemolował Słowację, 6 olimpijczyków teraz w Rumunii. No. Jadę do niego szybko teraz w styczniu, coś wziąć z tych swoich gołębi, jak to jest zawsze. No to no, okazuje się, że trafił jeszcze takie gołębie, które u mnie okazało się, bo to wtedy nie wiedziałem. Ten samczyk 6-5-3, ten 5, brat 5-3-5, to jest brat mojego 13 tysięcy. U mnie najlepszy na filmie rok temu u ciebie, to najlepszy rozpodowiec. Okazuje się, że on ma brata. Najlepszy daje olimpijkę. Między innymi jest pradziadkiem innej olimpijki w D też teraz, w B, przepraszam. I dążę do tego, że pojechałem teraz w styczniu. No mówię, no muszę zobaczyć te gołębie i tak dalej. Poglądałem to i znowu jakiś napływ energii. I u mnie znowu wynik się zanosi w Polsce. To nie zanosi się, tylko już jest. No jest jeszcze niezatwierdzony. Tak. Okazuje się, że pobił mnie, Jakub mnie tu mocno pobił, bo ja miałem 4 olimpijczyki w Poznaniu w sporcie, on ma 6 teraz na jednej olimpiadzie. Ale pojechałem, ja jestem znowu w Mistrzostwie Polski, jest jednak, chociaż to tylko ktoś powie A. Dla mnie to jest tylko A, ale aż Mistrzostwo Polski. Bo tak trzeba to patrzeć. I teraz oni znowu do mnie przyjechali. Koleżeńsko, Radka do mnie, wymieniamy się już teraz tego gołębiami, wymiana i myślę, że ta współpraca będzie jak najdłużej, bo no to samo życie, scenariusz napisało życie, no właśnie. Tak powiedzieć, to
Nie da się tego opisać. Nikt by tego nie zaplanował. Nie da się tego zaplanować. Ja jestem sam w szoku, jak dzisiaj obejrzałem tego Łębie jeszcze, co przywiózł Jakub, no bo wiadomo, chciał się pochwalić i te z rozpłodu, i te odradko ode mnie tam, i te olimpijczyki wszystkie, no to mucha nie siada. Tak, ale widzicie teraz w tych Gołębiach, które przyjeźdźli, że właśnie z takimi Gołębiami też pracowaliście u siebie. Tak, dokładnie tak, ale ta linia cały czas dominuje u nas, przynajmniej u mnie tak samo z tego Hulikana w tej chwili, to są też jedne z najlepszych Gołębi na dzień dzisiejszy. No tak, i okazuje się, że te Gołębie, które latały w latach 2010-2012, one są cały czas najlepsze. No właśnie, to jest ciekawe, I żadne pieniądze nie zastąpiły. Za żadne pieniądze lepszych gołębi nie kupiliśmy i z powrotem... Nie trafiliśmy. Te swoje dane... I te gołębie na kilku gołębnikach u ludzi też widzę, że to jednak były wybitne gołębie. No właśnie, to były trafione i wybitne gołębie. Bo ten gołąb, którego zresztą... z którego właśnie się wywodzi... Wywodzą te olimpijczyki. Tak, dokładnie. Dziadek tych gołębi pojechał do mojego serdecznego kolegi Łukasza Karpińskiego i trzy lata temu. Dziadek tych olimpijczyków? Tak, dziadek tych olimpijczyków. Łukasz go ode mnie odkupił. Łukasz go ode mnie odkupił i zaraz w pierwszym roku wychował najlepszą roczną w Polsce. No, 173 ona ma numer. 173, można sobie sprawdzić. Ale ja wam powiem więcej, bo w tym roku ona znowu w oddziale, jak się nie mylę, 12 konkursów. Tak. Ja w tym roku mam najlepszą w C w rejonie, w okręgu, samice z tych gołębi. Też z tych samych. Dokładnie, tak. Tam najlepszą lotniczką jest akurat w sekcji, tylko w oddzielenie, ale w sekcji. No ale, ale gołąb, który naprawdę, jej brat, robią same takie jedynki, dwójki, trójki na rejon. Dlatego to, Radek, jest, przerwę ci, ale to jest powiedzenie, jak trafiły ci się super gołębie, to szanuj je do końca życia, bo lepszym można nie trafić. Nie, też dlatego. No właśnie. Dlatego był taki moment w naszym sporcie, zauważyłem, że człowiek zdobył dużo i nagle myślał... Trochę się nasycił może. Tak, nagle myślał nowych, lepszych, że znajomości, koleżeństwo i kupowanie tych... Lepszych nie bez zawodu. A te swoje cały czas sprzedawał. Zaniedbywał. No właśnie. Nie to, że zaniedbywał, tylko po prostu kolega, no to sprzedam mojego, po moim. A ja sobie coś tam za to kupię, tak? Bo pieniądze przychodziły łatwo, tak. Łatwo się je wydawało. Nie? Ale tu się okazuje, że jednak to nie był i generalnie do końca. To jest taki przykład, że no bo że tak naprawdę dużo przypadków w tym było. Dużo... A zaczęło się od tego, że wstawali i śpiewali nasz hymn. No właśnie. To było. I to tego się zaczęło. A ja tylko przypomnę, że dziś mamy Święto Niepodległości, także to się zaśpiewamy. Tak. Zaśpiewajmy. No jeszcze chcę wtrącić ci jedną rzecz, bo w zeszłym roku żeśmy rozmawiali, wiadomo, też te olimpijczyki, które miałem, to było no, sporo czasu do tyłu. I tak tylko powiedziałem na filmie, nie wiem czy pamiętasz, mówię, no wszystko dobrze, lecą, znowu jestem 20, 30 w Polsce, jest czołówka, ale nie mam tych olimpijczyków. A tu się okazuje, że brat, syn 07, u mnie w rozpodzie najlepszy, ma brata Jakub i okazuje się, że te olimpijczyki poszły na Słowację, bo on z tego mojego brata, z tego gołębia, ma bezpośrednio najlepszą samicę olimpijską, ma prawnuczkę. Wnuczka Messiego 07 u niego daje dwa olimpijczyki u niego i u kolegi w różnych miejscach, czyli ja czuję się teraz taki dowartościowany, jakby dalej te olimpijczyki są, tylko że poszły do Słowacji. Tak, tylko gdzie indziej. Tak, może Józef coś powie. Tak. Ta samica przyrobiła dwakrat narodną lotę Gota na słowacku, dwakrat druga. Dwa razy druga. To jest prawnuczka twojego faraona. A, znowu z faraona z nim. Faraona, tak. No fajnie sobie tak wymienić te spostrzeżenia, bo mówię, no także już jestem spełniony. Nieważne, że moje już olimpijczyków teraz nie robią, ale po bracie z moich gołębi, wnuczki w sumie 07, no tak powiedzieć, wnuczki 07 są olimpijczkami. Ale też sam fakt, że te gołębie, no przecież parę lat minęło. One cały czas dają radę. Ładne parę lat, tak, bo ja te olimpijczyki... Bo mówimy tak, zmieniło się podejście do gołębi, prowadzenie, inaczej. Konkurencja. Hodowcy lepiej gołębie przygotowują, jest większa ilość hodowców na wysokim poziomie, no, a dalej te gołębie wygrywają. To jest chyba takie budujące. A ja się cieszę, że pojechałem do mistrzów nowych olimpijskich tu i... Wygrało się w Polsce znowu coś. Tak, no. Coś się udało. Takie fajne. Czyli ta współpraca musi być. To wszystko się tak zazębiło, można zazębiło powiedzieć. Zazębiło się, że ja powiedziałem już kiedyś, że nic o gołębiach do końca nie wiemy, że musimy być pokorni, bo nie wiadomo jaki lot będzie, chociaż najlepiej przygotowany lot może być fatalny, ale fakt faktem wygląda to tak, że jednak z dobrych gołębi
to dalej coś płynie dobrego. I tu nie, my się nie chwalmy, że akurat daliśmy dobre, ale po prostu wychodzi na to, że nie mieliśmy takich słab, byliśmy kiedyś mistrzami Polski, pierwszy i drugi, nie? Tak, no właśnie. Tak było. Skoro te gołębie i tu, i w innym kraju latają. A taką ciekawostkę jeszcze powiem, bo dzisiaj dopiero się dowiaduję, tak rozmawiamy z Jakubem. Ten brat 13 tysięcy, który u mnie 13 tysięcy w tym roku nie płodził. Okazuje się, w zeszłym roku jeszcze od niego wziąłem sobie córkę starszą. W tym roku u niego też przestaje płodzić. Dwaj bracia w dwóch różnych krajach, ale to są takie geny. 9 lat, koniec płodzenia. 0,7 był lotowany do oporu, bo on robił wszystko. Więc w wieku 7-8 lat przestał płodzić. Ale to jest taka linia. A na przykład mam Małysza, który jest z innej linii. On ma teraz 14 lat i jeszcze są młode. Także... O, to są deklaki, ale te deklaki to... To jest inna linia. To jest taka linia, że u mnie jest to samo, bo mamy te same gołębie z Waldkiem z deklaków. Mhm. I też na kilku gołębnikach akurat ta linia też nam się fenomenalnie sprawdza. Tak. I to są gołębie, że nawet jak osobiście byłem u Reimera, 17-letni gołąb do pierwszego, drugiego lotnika oddziału. No, 17-letni gołąb jeszcze wydał takie gołębie. Głos, może Jakub, no właśnie. Odnośnie gadamy, tu dużo gołębi obejrzeliśmy jego, on ma taką linię Geogera, to są stare Janseny Wallon. I tu też te jego gołębie właśnie, to jak i deklak, to jest podobna linia, właśnie z Janseną wychodziła. Także Jakub powie może coś o tych swoich gołębiach. No właśnie, może teraz Jakub powiesz kilka słów o swoich gołębiach. Natomiast no, na pewno duży wpływ te gołębie w twojej hodowli mają, gołębie od Waldka i od Radka, dokładnie. Pasowała. Natomiast no, tylko, to nie tylko one są jakby podstawą twojego gołębnika. Podstawą mojego gołębnika jest w podstawie gołąb o imieniu Geloger, to jest holub od Daniela Krajčíka, to jest właśnie wiceprezydent Związku Gołębi Počitových na Slovácii. A dá sa povedať, že 70% tých gołębi je z toho gołębia Gelongera. To vnúk tej Holandii. Tak, takže v podstate vyvodí sa z gołębi od Thea Rutena, jej otec, i matka je od Huba Hermansa z toho podstavového 0,15. Uh-huh. V podstate to je, matka byla vnúčka toho 0,15. I z tohoto gołębia, toto sú gołębie, ktoré v tej križovce s Valdekovými, i s Radekovými, i s gołębiami od Marka Skrbeka z Čech. Lubomíra Kubáčka, v podstate to je tá moja kostra tých najlepších gołębi, ktoré sa o to všetko zaslúžili, o tie výsledky. Ale ešte vzpomne, ten tvoj super Geloger, to je tež nebyle co, bo to je vnuk, nebyle co vynikam, že ťa povedem, jeho babťa byla najlepším lotničkom Holandii, na drugim dystansie. Takže to nie ma przypadku, jak to się mówi, nie? Nie ma przypadku. Tak jest, ale generalnie na długim dystansie, ale generalnie jeśli chodzi o lotowanie, właśnie twoje lotowanie, no to w różnych kategoriach też wysokie wyniki osiągasz na Słowacji, bo to nie jest też pierwszy rok, pierwszy, drugi, no generalnie ostatnie lata to pasmo, można powiedzieć, sukcesów. Może właśnie chwilę powiemy, jak to wyglądało, jeśli chodzi o te wyniki ostatnich lat. Ja preferuję przecieki do 600 km. Do 600. Do 600. Czyli to jest takie to gro, na co się ja sustredním. A w podstate w 2020 som bol drugi na Slovácii w majstrovstve Slovácii na strednim dystance i prvý z ročnými. I 2021 bylem mistrzem na strednim dystance i piątym na z ročnými i v tým roce byl 8. Dopowiem, że u nich średni dystans jest od 200 km do 600. Aha. Czyli to jest taki średni, tak, średni dystans. Czyli takie u nas A i B, można powiedzieć. No właśnie, to u nas nie jest A. No, u nas zaczyna to mistrzostwo. Właśnie, może tak pokrótce byśmy przedstawili, jak lotowanie na Słowacji wygląda. Czyli taki sezon lotowy mniej więcej, jakie kategorie i tak dalej. Gdybyś nam mógł tak powiedzieć ogólnie, tak? Ile lotów? Tak, tak. W okręgu mamy 14 lotów, w podstawie zaczynajemy do 300, to są 3 loty, do 300 i potem są to 300 aż 600 i 2 loty nad 700. Czyli maratony. Podobne do nas. Generalnie podobne do nas. Podobne. I 3 500 i 2 700.
Tak, i reszta 300, no i te krótkie. I to ta podobny 300 plan bardzo do naszego Macia. Tylko mamy... troszeczkę inaczej kategoria rozegrana, bo no tam właśnie. Nie ma Aunik, tylko jest średni dystans od 200, u nas A już jest od 100, tak. A Aunik jest od 200, tak? 285, czyli to jest 300 prawie tak, do 600. Bo... To jest taki tak. Kategoria, nie ma jakby. A dla tych, właśnie dla tych krótkich lotów nie ma żadnej kategorii? Nie, no jest. To są loty dorocznych. Chyba dorocznych no. I do mistrzostw Słowacji nie idą. Nie no, czyli gołębie dorosłe zaczynają tak naprawdę od czwartego lotu. Od trzech setek. Tak, tak. Zaczyna się wtedy dopiero tak, rywalizacja. Intermistrzostwo i wszystkie kategorie poczynają tą tak. Pierwszą tristołką. A generalnie macie taką kategorię jak u nas na przykład nie. Generalne Mistrzostwo Polski? Nie, nie mamy. Nie ma? Nie. Nie, my mamy po kategoriach. Długi, super długi, roczne. Czyli tak jak rozumiem, że mistrzem Słowacji zostaje ktoś, kto sumą tych na Słowacji mamy 5 mistrzów. Aha, wiem. 5 kategorii, 5 tak. Mistrzów, generalnie mistrzostwo nie jest. Czyli można powiedzieć, że trochę to jest uproszczone. U nas jest tych kategorii więcej różnych współzawodnic. Z GMP skomplikowane bardziej tak, troszkę tak, typowania, tak. To tamto, nie? U nich jest bardziej proste. No ale faktem... U nas jest mistrzostwo postawione na gołębiach ESO. Na koeficjenty. Koeficjenty. Co najlepsze koeficjenty. Czyli szybkość. Szybkość. Czyli szybkość i na typ właśnie muszę nie serię, ale na asów. Asy. Tak jak kiedyś u nas było GMP, przepraszam, że tak teraz wrócę, to bo to GMP będziemy mistrzem Polski. Dobrze, właśnie tam wtedy nie było, nie było typowania. Wybierało się po sezonie w całym roku. Wyjątkowy, który musiał zrobić warszy. W średnim dystansie 3 do 600 i maraton i on był wybrany do GMP, czyli najszybszy gołąb, tak, a nie teraz typowania. Nie? I takie GMP składało się z ilu gołębi? Ile gołębi do GMP do tego... Ale nie, u nas, u nas. U nas było 4. Tak, 4 gołębi. Czekaj, 4 gołębi 4, były 4, do GMP 4. I 7 lotów musiały mieć. Dokładnie, 4 gołębi po 7 tak. Konkursów. Ale to było czyli... to, co wylatały, te no asy. Właśnie, one to zrobiły, dopiero je brałeś, a teraz trzeba być... typować. Ale musiały być wszystkie 4, to było też takie... No 4 gołębi trzeba mieć uniwersalne to było, i to było sprawiedliwsze, ale też mega trudniejsze, Ale było sprawiedliwsze. Gołąb ten czwarty czasami... Zepsuł jeden konkurs i dziękuję. Nie? Radek, ale albo prostu... zginął, nie daj Bóg. Nie. To już wiesz. Słuchaj, było to. Teraz go zastąpisz. Ale też musiał jakby na tych 7 lotach. On miał, mógł się pomylić raz. Miał 2 maratony, mógł jeden się pomylić. Miał, powinien być 3, tam 3500 i jedno mógł się pomylić. Się pomylić a teraz mamy typuj i koniec. I tak, zero. Teraz to lot też można inne gołębie wybierać. Ale teraz ci zginie i zastępujesz drugim i lecisz dalej, tak? Tak a wtedy tak, już tak. Wypadałeś z gry. Można zdecydowanie, powiedzieć. Tak. No bo jak miałeś. Reguły się zmieniły. No. Było gorzej, się wydaje, wtedy, nie? No, ja wolę tamtą sytuację, bo ale to, co wylatały gołębie, to ty miałeś na papierze. A teraz, jak nie zatypujesz, chociaż wylatały, nie zrobisz tego. No tak, bo teraz to przed lotem czasami, kurde, cię coś tam poniesie i... A może jednak tego zatypuje, a pierwsza byś była najlepsza, nie? Czyli generalnie u was w ogóle typowania nie ma. A wtedy samo z siebie wychodziło, typowanie nie? Jest pod intermistrzostwem? Tylko inter. Tak, i inter. To jest... Ty potrzebujesz do mistrzostw Słowacji... Na tą średnim dystansie 5 gołębi i z 5 lotmi. A 5 gołębi po 5 konkursów. 5 konkursów nie musiały być typowane. I no, czyli to trochę podobnie jak u nas było na starych zasadach. Tak. Mm. Tak. No. A jeszcze najciekawsze powiem to, że to są rywale. Z oddziału? Okręgu, z okręgu. I, z jedną klubę. To było tak. Z jedną klubu. Tak, klub. Czyli oddział, jak to u nas było. I my bywamy w jednej, na jednym mieście. Ja Żabokręgi nad Nitrą i on tak, Żabokręgi tak. Nad Nitrą. I do momentu, gdy nas poznali, wygrywał Józef, tak? Wyszło tak, że jak przyjechali do Radomska, ja wygrywa Jakub. Ja bym mógł plakać, że was poznał. Płakać, ty masz płakać. Ale tak to wyszło, to no faktycznie, no ale... Fakt, że to tak zostanie. W tym zakupie szczęście to zostanie. No, ja mimo najważniejsza wszystko... jest zdrowa rywalizacja. Tak, no pośmiać się oczywiście trzeba, ale no fajnie to wyszło. Najważniejsze, że się kolegują. No właśnie. Tak, cały czas. Tak jak my z Waldkiem tak. Też. Dokładnie. W sezonie jesteśmy ale w sumie rywalami, właśnie... a po sezonie... Nie lubimy... po sezonie, po locie nawet po locie. Wieczorem się spotkamy. Nie? Lubimy się spotkać, no, porozmawiać. A w czasie lotu, no czy tam jakieś... No, i nieraz bywa, nie raz bywa, że się kłócimy. No to jak życie, nie? To jest ale chwilowo. Życie niestety, tak wygląda. Trzeba po prostu mieć pewne reguły. No trzeba dążyć do swojej prawdy. Coś mi nie pasuje, to wygarnę Radkowi.
Ale na drugie my się normalnie rozumiemy. Ale, no, nie ma ale, ale to chyba zdrowsze niż byście mieli się na siebie boczyć, a nie powiedzieć sobie o co chodzi. Nie. No, nie, super, nie. Super sprawa mi się wydaje właśnie w ten sposób. Nie ma problemu, powiem szczerze, że... No fajnie, tak że powinno to wyglądać. No właśnie. Tak powinno to wyglądać. Ja byłem w szoku, mówię jeszcze w zeszłym roku, bo pewnie gdybym nie zrobił tego reportażu w zeszłym roku, to byśmy nie wiedzieli, że... Bo Jakub jakieś zestawy sobie wysyłał, że te nasze gołębie tam są super, ale tam no, nie patrzyło się, tak nie przywiązywał człowiek wagi. A teraz tak kontakt 2 lata ucichł, a dopiero po tym moim reportażu rok temu, jak ty zadzwoniłeś, że tam na ten, ja dostałem numer, Józef do mnie też, przepraszam, Jakub, bo ty z Józef, oni cały czas mi się... No i wyszło tak, że utrwaliby ten związek na pewno na długo, bo warto. Nawet gdy ktoś z nas wyników nie osiągnie, to to już trwa od Nitry, od Olimpiady. Tak. To się zawiązało przy tym hymnie Polski stojącym, ale śpiewali dla Polaków. 10 lat temu, ale to, że śpiewali hymn, dobrze pamiętacie. Ja to pamiętam, bo to jest, bardzo. Ale bo to jest coś takiego, jak... taka wartość sentymentalna. Ktoś z innego kraju... Szacunek. W stanie i jest z nami, w gronie naszym i też w stanie... Tak, dokładnie. Bo to były dość duże stoły, dość duże stoły. Nie ma, po prostu to samo widać po człowieku, że to już jest człowiek. No. Że to już jest to, tak. To już jest dobry człowiek, nie, chodzi, dlatego mają jest, dobrego. Mają szacunek, ale to im wynagrodziło życie, że mają szacunek do Polaków, bo no mówię, przy wielu stołach to no Polacy są jak no teraz już jest okej, okay, ale były czasy jakie były, wiadomo, jak to było na Olimpiadzie. No tak, za dużo medali żeśmy zdobywali i tak przez Niemców i innych żeśmy byli traktowani różnie. Tak u nich w Słowacji no też była grupa ludzi, którzyśmy nie znali. Okazuje się, że my wstajemy hymn, czy to wygrał z Polski ten, czy ten jest hymn. Oni stają z nami. To budują. No i tak się zaczęło, nie? Tych hymn było sporo. Sporo. Aż przy ostatnim medalu już się nauczyli. Na pamięć. Po drugie sezmy utrenowali. Po drugie trenowali. Tak jest. Także to jest takie, można powiedzieć, podsumowanie, jak życie potrafi trochę zatoczyć koło, trochę nas zaskoczyć. Napisać scenariusz. Napisać scenariusz, dokładnie. To chcieliśmy tylko pokazać i bardzo miło było. Ci, co oglądają nas, czy będą oglądać, pozdrawiam wszystkich, sukcesów życzę. Wszystkiego najlepszego. No i ja wzajemnie też. Z mojej strony wszystkiego najlepszego. Dobry lot. Dokładnie. A my teraz idziemy kontynuować film. Teraz porozmawiamy sobie więcej z Jakubem. Tak, o gołębiach. O gołębiach, o tym jak wygląda właśnie twoja hodowla i tak dalej, także uciekamy i widzimy się za chwilę. Dziękuję. Tak jest, także teraz Jakub zostaliśmy sami, porozmawiamy sobie trochę o twojej hodowli, trochę później w dalszej części o gołębiach, które znajdą się na aukcji, na portalu. Natomiast teraz przed nami stoi klatka olimpijczyków. Jakby to nie brzmiało, to jest klatka olimpijczyków, 7 gołębi olimpijskich. Gdybyś mógł powiedzieć na razie w skrócie, co to za gołębie, w jakich kategoriach, a za chwilę sobie omówimy każdego z nich. Także w podstate je to mojich 6 olimpijczyków, ktorí boli na olimpiade v Oradeji a jeden potenciálny kandidát na europejskú výstavu. Dá sa povedať, že všetky tie gołębie sú rodzina. Preferujem preteky do 600 km. I vlastne tie gołębie sú i v tých kategóriách. Takže máme kategórie G, prvého národového na Slovácii, v tretieho v H, prvého v B, v druhého B, i prvého v D, i v tretieho v D. A ešte vlastne jedna samica, podarunek odo mňa kamarátovi, vlastne byla tretia na Slovácii v G. A je to vlastne sestra jednego z moich olimpijczyków. Tak. Ja tylko zaznaczę, bo ty powiedziałeś mi wcześniej, że ten sezon miałeś trochę słabszy. No trochę słabszy to jest 8 miejsce w Słowacji, to nie jest słaby. Ale dla ciebie no, w porównaniu do poprzednich lat było troszkę gorzej. I między innymi dlatego, że te gołębie, które się znajdują za nami w paczce, to są gołębie, które wycofałeś z lotów. Tak, oni boli wszyscy już w rozplodzie w tym roku. Tak jest. Także już można powiedzieć, że ich dzieci teraz u ciebie zaczynają chodzić. U wszystkich lotowali w sezonie młodych. Tak, a powiedz jeszcze tylko, jaką metodą lotujesz? Lotuję totalnym gdowieństwem.
Výrazne lepiej u mne samice lotujú. Samice. To asi taká klasika v tým totálnym dowiejstve, že tie samice sú bardzo lepšie. Teraz przechodzimy do zaprezentowania pierwszego z gołębi o numerze 19 011 07 809. I to jest pierwszy gołąb Słowacji w kategorii G. G. W roku 2020. Tak, 2020. Kilka słów na temat tego gołębia, z czego on się wywodzi, jak on generalnie leciał. On je v podstate inbred na toho mojeho podstavového gelogera. Matka je córka gelogera a otec je vnukem gelogera, čiže inbred. Tak jest, to jest najlepszy gołąb Słowacji w 2020 roku w kategorii G. I teraz jeszcze, Jakub, ciekawa kwestia, bo tutaj mamy jego zdjęcie. I on tak, był najlepszy w G, trzeci w H, siódmy w A i rok później znowu 16 w kategorii A na Słowację. I to przyjechał w półkę sezony od Jastrzębia. Ja go jeszcze lotowałem rok na to. On už bol olympičekom istým i ja s ním lotovajem i on přijechal z 500-ky roztrhaný, že co vypil, to z neho vytienklo von i to ten kolega mu Jozef ho zašil. Aha, takže ho tak. I vlastne už jeho deti v lotoch sa výrazne presadzujú. Jeho syn bol jeden z tých, čo vylietali 5. miesto v ročných na Slovácii. Jeho syn už. Jeho syn, tak. Už jeden z tej, v tej družine. Drugiego gołębia olimpijskiego z twojej hodowli o numerze 18 011 07 301. Tak jest, gołąb o numerze 301 to jest trzeci lotnik Słowacji w kategorii H w roku 2020, tak. I on z czego się wywodzi, Jakub? Samica i matka je samica od Waldka, wnuczka Messiho Miss Polonia. A tam ešte dokonca je od Kostoša, jeho DV-ka, čo byla na olympiáde na Slovácii, zdobila zlatý medál. V kategórii C. V kategórii C, tak, tak. To vlastne jeho matka je vnučka tej DV-ky. A vlastne v podstate tá samica je vnučka troch medailistov z olympiády. Takže to je... A tohoto holuba, sestru, som daroval kamarátovi. A vlastne tretie ESO Slovenska v kategórii G a tiež olympijka v Rumunii je jeho pevná sestra. Pevná sestra? Pevná sestra. I z iného roku, z 2020. Aha. S jeho sestra. I čo je také paradoxné, jeho rodice, vlastne tá samica od Valtka i otec majú rovnaké číslo. 697, matka i otec je 697. A také samé numerovi. Tak, také samé numerovi. I... Jeden je z môj gołąb, otec, i tá samica je z odvaltka, i také, že obidvaja majú rovnaké číslo. Ešte go zaprezentujeme. Jeho syn už fajný lotník, ako ročný, 10 konkursov zdobil. No i tak, jak povedieš, jeho šostra tež olympijka. Tak, tak. A to mňala tá samica z tých 5 lotov do G, 2500. Oh. Takže super. Prezentujemy najlepszą samicę Słowacji w kategorii B w sezonie 2021, to znaczy za 2021 i 2020 rok. Tak, tak, tak. Bo to z dwóch lat olimpijka. O numerze 17 11 07 1368, tak jest. I to samica prwa narodowa w B. Je to opäť inbred na podstawowego gelogera. Ojtec je syn gelogera, matka je vnučka gelogera. Tak, pripomníme, že to z gołębi Jansen van Loon.
Geloger, tak? Tak, tak. Jego sobie też później zaprezentujemy. Vlastne táto samica bola i 7. v H na Slovácii, 10. v D. I ona bila v družine mistra Slovácii 2021 v tých 5 najlepších gólov MB, ktoré zdobili vynik. Tak, pokażemy jeszcze to zdjęcie tutaj, to będzie widać, jakie wyniki wylatała. Spokojna generalnie samica, tak? Tak, 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 inteligentna. Samicę olimpijską. To jest drugi goł Słowacji w kategorii B w 2021 roku o numerze 17-11-07-13-06. Tak, 13-06 i ten goł Jakub wywodzi się z... Ojciec jest od Radka Małolepszego i tak. Matka jest oryginał samica z Chytilów, Szelens. Vlastne jej córka, už výborná lotnička, bola v družine 5. mistra Slovácie ročných. Už jej córka? Jež jej córka, tak. I vlastne jej, z nej deti vedou na aukcie. I vlastne polončenie toho Kolumbia, čo vlastne vyhodovali tú córku, čo byla v tej pionce na Slovácii. Mistrovství ročných. Z takého samého lončenia? Takého istého lončenia, tak. Čiže tak jakby pełne rodzeństvo. Tak, tak, by... tak, tak, tak. Ještě skrzydło pokażemy. Dobrze. I tutaj mamy zdjęcie tej samicy, bo ona poza tym, że była druga na Słowacji w B kategorii, też była 11. gołębiem w D. Tak. Je to vlastne tiež jedna z tej peťky, čo vylietala mi majstra Slovenska 2021. Teraz prezentujeme kolejną olimpijkę. Co ciekawe i bardzo myślę ważne, jest to pełna siostra tej, którą przed chwilą pokazaliśmy, z Gniazda. Tak, jedna je 06, ona je 05. Dokładnie, pokażemy numer. 17-11-07-13-05. 13-05. No to jest chyba to, że z Gniazda jeszcze, no to już nie dość, że olimpijczyk. Dwie siostry, tamta była druga w B, ta była trzecia w kategorii D. I czwarta w B. Także ona mogła pojechać i w B i w D. I ja mogłem na Słowację kolekcie B i na pierwszym, drugim i trzecim mieście mogłem mieć ja całą kolekcję B. Całą na olimpijską B mogło być moje gołębie. I ona była i 9. w H na Słowacji. Tak. Także w zasadzie w trzech kategoriach mogłaby być dwóch. Tak, ale w trzech kategoriach w pierwszej dziesiątce. Tak, 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 tak. Pokażemy ją, ty jeszcze wcześniej wspomniałeś, że ona jest bardzo podobna do ojca. Tak, to ona jest zupełnie typowa na ojca. Ojciec był niebieski. Super lotniczka. Jeszcze pokażemy ją tutaj. I z jej właśnie dzieci będą na aukcję. A była parowana z samcą, synem innego olimpijka. To jest właśnie na linię tego Hurikana 29-29, tak, tak. Radka Małolepszego też. Tak. Teraz przechodzimy do prezentacji kolejnej samicy olimpijskiej. Jest to samica z 2019 roku. O numerze 19-011-07. 6-4-2.
642. I to jest samica, która też nie tylko w jednej kategorii mogła być gołębiem olimpijskim. Mogła być olimpioniczką w trzech kategoriach. W A, w B i w D. I najlepší výnik zdobila v D. Tam je prvý národový as. Pierwsza na Slovácii v D kategórii. V D. Už ako ročná byla 10. na Slovácii v G. Takisto je členkou družiny mistra Slováci. A dá sa povedať, že to je taká gviezda gołębnika, lotová. Tak, no zresztą... Tutaj, jeśli za chwilę pokażemy jej zdjęcie, to będzie widać, w jakich kategoriach właśnie ona leciała. Pierwsza w D, trzecia w A, szósta w B, dziewiąta w H i rok wcześniej, czyli jako roczna, 10. A Słowacji w G. Tak, tak, tak. A właśnie to jest wnuczka Messiho. Tak. 07. Waldka, dokładnie. Tak, tak. I co jest takie zaujímavé k niej, kamarát chcel do aukcie gołębia. I ona mala 4 sióstry z tego roku. I ona jako młódek była najsłabsza. Ta ja ją chciałem dać do tej aukcie. I przyjechał COVID i aukcie nie była i ona olimpijka. Także to... ona, tak, ona mala iść do aukcie jako podarunek. I... To byłby piękny podarunek. Jest nie pierwszy as olimpijski. No, można powiedzieć, że patrząc na wyniki, to chyba taka rzeczywiście gwiazda, najlepszy gołąb, tak, który najwięcej osiągnął. Tak, to w tym momencie tak. Jeszcze ją zaprezentujemy. To jest akurat kandydat na wystawę teraz europejską, dokładnie, w kategorii B. B. Natomiast warto wspomnieć, że jest to też najlepszy gołąb okręgu. Rocznych. Roczny za 2021 rok o numerze. 20 011 07 996. Tak jest, 996. I ten gołąb... Coś na temat jego wyników oraz na temat jego pochodzenia. Je to opäť vnuk základného podstavového rozplodovca Gelogera. To znovu vnuk jego też. Vnuk, tak, po tej najlepšej samici rozplodovej, po tej jeho najlepšej córke. Ojtec je od Mareka Skrbeka z Čech. Tak, od mistrza Čech. Tak, tak, ja mám mnogo golembi od niego. I v iných olimpičekoch sú te golembie od Mareka. Tak jak wspomnieliśmy, on już jako roczny bardzo dobrze latał. Tak, tak, on ma 10 konkursów jako roczny. Prwy SO okręgu rocznych. I teraz jest właśnie pierwszy B i na Słowacji jest w tym momencie na czwartym mieście. Ale tam jeszcze gołębie będą przesuwać. Tak, no właśnie może tu wspomnimy, bo u was generalnie tak to wygląda, że wyniki już znacie, jaki gołąb ma wynik w danej kategorii, które miejsce zajmuje i teraz sobie po prostu wybieracie, do której kategorii tak, go chcecie tak, wystawić. Tak, 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 w podstate preto jest to potencjalny kandydat na europejską, ponieważ gołębie, które są przed nim w kategorii B i są i w innych kategoriach, i w A, w D, także ci godowcy tak, mają lepsze wyniki i będą się przerozdzielować do tych kategorii tego gołębie. Tak jest, także tak to wygląda, a my teraz po zaprezentowaniu tych wszystkich olimpijczyków zaprezentujemy sobie też trochę gołębi rozpłodowych, tych tak, podstawowych tak, tak, gołębi. Dobra. Także teraz przechodzimy do prezentacji twojego najlepszego gołębia rozpłodowego, a w zasadzie chwilę po nim zaprezentujemy też jego partnerkę, czyli całą najlepszą parę rozpłodową.
Trochę słów o tym gołębiu. Pokażemy najpierw jego numer. Jest to numer 13 011 06 732. Tak, 732. Je to jest właśnie ten geloger. Geloger to jest podstawowy gołąb. W 60-70% gołębi jest z tego gołębia. Jego synowia, córki, wnuci, prawnuci, super rozplodowci, lotnici. Wielu wyników w podstate jest založených na tejto linii. Je to gołąb od hodovci Daniel Krajčík. Ze Slováci. To jest gołąb z 13 roku, ano. Czyli teraz ma 10 lat. Tak. Także to jest gołąb, na którym hodowla, cała hodowla się opiera. Tak. I rozplod. Tak, i rozplod. Lotnicy i wszystko. Rozumiem, bo też przed chwilą wspomniałeś, że z niego już do lotu gołębi nie przeznaczasz. Nie przeznacza, nie. Ale dopiero teraz jeszcze, jaką masz najmłodsze dziecko jego na gołębniku lotowym? To ktoroczne. Roczne jeszcze, czyli dopiero teraz? Teraz jeszcze z niego jest. Jako na lotowym. Roczniaką. Jedną roczną samicę. Jedną roczną samicę jest z niego i ostatnie już do rozpłodu. Czyli w tym roku już wszystko do wszystko rozpłodu. Wszystko do rozpłodu i to on już jest starszy i to jest troszkę problemów. On ma od jako 3 młode z niego były. 3 młodówki. No, tak. Teraz przejdziemy do zaprezentowania właśnie partnerki najlepszego samca rozpłodowego, czyli samicy o numerze 14 011 07 370. Tak. Pierwsze co wspomnę to jest samica oryginalna od kolegi. Od kolegi Józefa. Józefa, który tak. Z nami też przed chwilą był. Jeszcze jest taka podstawa, to jest jej ojciec był najlepszy lotnik okręgu. V piatich kategóriách i vo všetkých tých piatich kategóriách byl v dešonke na Slováci. I to byla v B, v D, v C, v H i výkon za rok. Tak, super lotník. Každý distanc mu pasoval. Každý distanc, tak. To je podstava vlastne Gołębi u Jozefa. A ona jest z którego roku? Z 14. Tak, czyli 8-letnia samica. Właśnie ich córka jest moja najlepsza rozpłodowa samica. Tak, za chwilę ją też pokażemy. Tak. Bo też ją zabrałeś dziś. Gołębie wypierzyły się już fajnie. Fajnie. Bardzo spokojne gołębie. Rozumiem, że sporo z nimi przebywasz. Tak, tak. Teraz prezentujemy właśnie córkę tej najlepszej pary rozpłodowej. I tak jak powiedziałeś, to jest najlepsza twoja samica rozpłodowa na ten moment. Tak. Ona jest o numerze 16 011 07 625. Tak, 625. Je to najlepšia samica rozplodová v tým momente na gołębniku, čo sa týka gołębi do lotov. Budú s nej i dva mlutky na aukcie. Byla parovaná s olympičekem. Ona je s babčou dvoch olympičekov. I ona je i matkou tego gołębia, co je kandidátem na tú výstavu europejskou. Matka priamo. To ona już jest przy trzech olimpijczykach uczestniczyła. Tak. Super samica. Ale generalnie ona jest identyczna jak tata. Tak, w budowie, tak. W ręce. I w farbie. Tak, i kolor dokładnie tak, też. Kolor. Super samica rozplodowa. Jeszcze
zaprezentujemy drugie skrzydło. I oko identyczne na ojca. Teraz zaprezentujemy kolejną podstawową samicę rozpłodową. Jest to matka dwóch tych olimpijek, które pokazywaliśmy z gniazda. 0506. 06, dokładnie. Ona jest o numerze 14-02-03 12-93. Je to samica originálna, chytil Peter a Lukáš. Línia Šelens, vnučka 298. Základného chovného holuba. Výborná rozplodová samica. Tak jak powiedzieli, jest matką dwóch gołębi olimpijskich, ale nie tylko, bo więcej gołębi lotowych z nich, tak. Bardzo dobrych macie. Tak, tak, tak. Czyli to jest wnuczka Nacjonala 298. 298 był wnukiem Nacjonala. Tak, i ona jest jego wnuczką. Ona jest właśnie wnuczką tego 298, tego podstawowego rozpłodowca ho chytila. Teraz zaprezentujemy samicę 11-letnią już. Powiedziałeś, że to taka pierwsza gwiazda gołębnika u was była. Tak, tak. Była to samica, która reprezentowała na Słowacji na europejskiej wystawie w Brnie 2013. To w kategorii G. W kategorii H. W kategorii H, tak. H, była trzecim a Słowacji. I rok później była czwartym asem w B i w D na Słowacji. I właśnie nie dostała się na olimpiadzie. I co jest taka satysfakcja, jej wnuczka była olimpijka po Radei. Wszystko tak. Zostało w rodzinie. Tak, tak. I ta samica właśnie tą 2014 pojechała do rozplodu. A ona już 2002 lata temu nie niesie jajek. Tak daje tu samicę do lotów. Właśnie jako 10 lotna 8 razy była na locie i zdobyła 7 konkursów. A w tamtym roku była 6 razy i zdobyła 4 konkursy. Potem już nie daje ją na loty, już bo to jest taka babcia. Odpoczywa. Ale tak. Ona w 2014 roku poszła do rozpłodu. Tak. W 2020 roku ją pierwszym, 21, tak. On... Wyjąłeś ją z powrotem do lotu. Tak. Zrobiła 7-8 konkursów. 8-7. I co ciekawe, była raz pierwsza na lotu. I przyjechała razem z tak grupką gołębi, ale ona odbiła się pierwsza. Także gołąb już 11-letni. Miłe wspomnienia z nią. To jest samica o imieniu Jasmina. Także teraz zaprezentujemy dwa ostatnie gołębie. Gołębie, które trochę do waszej hodowli wniosły. Dobrego. Są to dwa oryginalne gołębie od Waldka właśnie. Na początek samica. O numerze. O numerze 14-02-75. Tak, oddział Radomsko. 697. I to właśnie wnuczka trzech olimpijczyków, medalistów z olimpiady. I je to matka dwóch olimpijczyków na... Jeden na mojem gołębniku i jeden był darowany jako prezent do kolegi. Olimpijczyki z Oradei w Rumunii. Tak jest. Jej dzieci były w jakich kategoriach, przypomnijmy? U mnie w kategorii H i u kolegi w kategorii G. G, roczne. Dobra. Roczne, tak. Pokażemy jeszcze. Czyli w niej jest trzej, a raczej ona jest wnuczką trzech gołębi olimpijskich, medalistów, tak. Olimpijskich. Messiego, Miss Polonia a właśnie Kostoszowej, Defalki. Tak, tej, która była pierwsza w C. C, tak, tak, tak.
Super samica. I ona jest razem w parę z samcem o równakim numerze. 697 tak, tak, tak. Jest samiec, ojciec tych olimpijczyków, tak jak jest samica. Oba takie same numery. Tak, tak same numery. Teraz zaprezentujemy już ostatniego gołębia z rozpłodu. Jest to oryginalny gołąb od Waldka Piszczały. Nazywany przez Ciebie Waldo. Waldo. Waldo, dokładnie. To jest pełny brat tego gołębia 13 tysięcy. O numerze? 13 02 75 535. 535. I to jest też gołąb już z roku 2013, więc 9-letni. Tak, on właśnie jeszcze tento rok. Sú z neho mladé i posledné dvoje jajka nebyli dobře, to... No ubyt, właśnie, tak. No, my powiedzieliśmy, no. Że on już... Nie płodzi, tak. Że nie płodzi tak jak tamten, no. Ale on w tym roku dwa pierwsze jeszcze tak, tak, miało. Jeszcze, tak, i drugie dwie jajka nie byli dobrze. No to jeszcze nie wiadomo do końca. Tak, tak. Tak, no ale on też jest właśnie ojcem olimpijki. Tak, tej 6-4-2, która była prwa narodowa w D. A na olimpiadzie w Rumunii. Tak, to jest ta samica, która powiedzieliśmy, że można powiedzieć, że jest na ten moment najlepszą tak. Lotową samicą. Na gołębniku. Tak, pokażemy jeszcze jego skrzydło. Przechodzimy sobie do prezentacji gołębi na aukcję. Aukcja w momencie, w którym widzicie ten materiał, już pojawiła się na portalu aukcyjnym Gołąb w sieci. Dostępnych będzie 10 gołębi. Pierwszego gołębia, którego prezentujemy, jest to dziecko olimpijki 1306. Tak. Zaczniemy sobie od jego numeru i za chwilę omówimy resztę. 22 011 07 481. Tak jest, 481. Samczyk. Syn olimpijki w klasie B. Parowana razem na półbrata olimpijczyka, który był pierwszy w G na Słowacji. I ten ojciec jego był pierwszym asem okręgu rocznych 2019. Tak, najlepszy gołąb okręgu w 2019 roku w G to jest ojciec. Ojciec. Matka to jest olimpijka. Natomiast ten gołąb jest jeszcze półrodzeństwem, czyli półbratem do olimpijki 809. Tak, tak, tak. Tutaj zaprezentujemy jeszcze jego skrzydło i za chwilę pokażemy właśnie zdjęcie matki oraz zdjęcie tej półsiostry. Tak jest. Także tutaj mamy matkę właśnie tego przedstawionego młodego na aukcję. Natomiast to jest półbrat ojca tego gołębia. Tak. Drugi gołąb na aukcji to jest pełna siostra tego gołębia przed chwilą prezentowanego o numerze. 22 011 07 436. Tak. To jest pełne rodzeństwo do tego gołębia, którego omawialiśmy przed chwilą. To będzie samiczka.
Teraz przechodzimy do prezentacji trzeciego gołębia na aukcji. Jest to gołąb w zasadzie z dwóch stron z gołębi olimpijskich. Matka tego gołębia to jest właśnie ta samica 1305, o której za chwilę powiesz. Natomiast zaczniemy od numeru. 22 011 07 490. Je to córka olimpijky v klase D, parovaná razem so synom olimpijčeka v klase G, ročný. Takže je to v podstate córka i vnučka olimpijčeku vzora D z Rumuny. Samička. Tak, i tutaj możemy zaprezentować właśnie, to jest mama jej, a to jest dziadek. Tak. Prezentujemy gołębia o numerze 22 011 07 304. 304, tak jest. Samička. Córka olimpijki 1368, sport B, prvá národová samica. Je to vlastne vnučka Gelogera, parovaná razem s gólembím od Mareka Skrbeka, kde jej dedo tejto samici je bratom holuba, ktorý bol na olympiáde v Budapešti 2015 na 4. mieste v klase B. Takže je to podstavová línia gólembi Marka Skrbeka. Tak jest, to będzie samička. I ona właśnie jest córką tego gołębia. Tak. Czyli najlepszego gołębia Słowacji w 2020 roku w kategorii B. Prezentujemy kolejnego gołębia na aukcji o numerze 22 011 07 446. Tak jest. Jest to półsiostra gołębia 996, czwarty w B na Słowacji, kandydat na wystawę europejskiej. Samička. Tak jest, a tutaj mamy zdjęcie jej półbrata. Szóstym prezentowanym gołębiem o numerze 22 011 07 396. Samička. Wnuczka olimpijki o numerze 1368. Prwa narodowa samica w kategorii B. Tak, to ona była najlepsza w B kategorii babcia na Słowacji. Na Słowacji była siódma w kategorii H oraz dziesiąta w kategorii D w tym samym roku. Tak. Także wyniki w trzech kategoriach w pierwszej dziesiątce Słowacji. Prezentujemy siódmego gołębia na aukcji o numerze 22 011 07 416. Tak jest. Je to vnuk olimpijčeka 89, prvý národový v G, tretí v H, ako ročný už. Parovaný je so samicou originálnou, jej otec bol parovaný s originál samicou od Mareka Skrbeka, vnučkou jeho podstavovej samice Hermesky.
ktorá dala niekoľko olympionikov. Je to samec. Samček bude, samček, ne? Tak. Tak jest, ešte go pokážeme. Będzie podobny do dziadka. Tak. Tutaj mamy właśnie tego dziadka. Pierwszy lotnik Słowacji kategoria G, trzeci lotnik kategorii H. Już jako roczny był trzecim lotnikiem kategorii H. Tak. I teraz zaprezentujemy trzy ostatnie gołębie na aukcji. Łączy ich to, że mają jednego ojca. Na początek gołąb z 22 roku o numerze 22 011 07 453. Tak jest. Je to córka olimpijczyka o numerze 301. Olimpijczyk był parowany z najlepszą samicą rozplodową, najlepszą córką Gelogera, tego podstawowego rozplodowca. Tak, tak. Toto będzie samiczka. Samiczka, tak jest. Teraz zaprezentujemy drugiego gołębia właśnie po tym samczyku o numerze 22 011 07 413. Samczek z tego istego parzenia. Dokładnie takie same łączenie. Tak, tak. Tak, czyli ta najlepsza rozpłodowa córka Gelogera parowana na olimpijka 301. Taki starszy samczek. Bojuje. Waleczny, to dobrze. I tutaj mamy właśnie ojca tych gołębi, które przed chwilą prezentowaliśmy i za chwilę jeszcze jedną jego córkę zaprezentujemy. I ostatni już prezentowany gołąb na aukcję. O numerze 21 011 07 402. To jest córka olimpijczyka 301. Parowana z półsiostrą olimpioniczek 0506. Z półsiostra po matce. Roczna samica. Jest, to jest jedyny gołąb roczny na tej aukcji, reszta to są gołębie z tego roku. Tak. Także na temacie aukcji dzisiejszy materiał sobie zakończymy. Ja po pierwsze to gratuluję Ci tych gołębi olimpijskich, które z Twojej hodowli się wychowały, bo jak wszyscy wiemy, to nie jest łatwa sztuka. A aż 6 gołębi olimpijskich, no i teraz 7 kandydat na olimpiadę, to naprawdę wielkie osiągnięcie, także gratuluję. Dziękuję. Także pozdrawiamy wszystkich hodowców, życzymy dobry lot, zapraszamy na aukcję. Ja myślę, że wspomnienia z polskimi hodowcami masz bardzo dobre. Bardzo dobre. Mam nadzieję, że będą kontynuowane. Tak. Także dobry lot dla wszystkich. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich hodowców. Dobry lot.